Stoisz przed drzwiami. Twoja medytacja rozpoczyna się w momencie przekroczenia drzwi. Zanim jednak je przekroczysz, chcę, abyś zostawił wszystko przed drzwiami. Przez słowo wszystko mam na myśli szczególnie twój analityczny umysł. Pozostaw swoje wierzenia, opinie o czymś lub kimś. Pozostaw swoje nawyki i przyzwyczajenia. I wszystko to, co myślisz o samym sobie. Pozostaw też czas. Nie będzie ci potrzebny. Zostaw przed drzwiami swoją pamięć. Zostaw przyszłość i wszystko, co niesiesz ze sobą przez życie. Musi to być zostawione przed drzwiami, zanim je przekroczysz. Możesz spędzić teraz kilka chwil, zastanawiając się, co jeszcze możesz pozostawić. Być może swój stan emocjonalny, być może swoje cierpienie, albo swoje szczęście. To też pozostaw przed drzwiami. Zostaw swoją wiedzę i mądrość. Nie będzie ci to potrzebne. Upewnij się, że zostawisz przed drzwiami również swoją płeć, kolor skóry, oczu, kształt twojego ciała, nawet twoje ubranie. Pozostawiłeś wszystkie atrybuty, które cię identyfikują. Teraz pozostaw również przed drzwiami twoje oczekiwania.
pragnienia. Cele. Pozostaw uzależnienia. Kiedy robisz to wszystko, możesz obserwować cały ten proces. Być może zauważysz jakiś opór. Przez obserwację tego oporu możesz z łatwością znaleźć punkty silnego przywiązania do różnych rzeczy. Koniec tego procesu upewnij się również, że zostawisz przed drzwiami tego, który obserwuje. Jeśli jesteś gotowy, możesz przekroczyć drzwi. Jesteś wewnątrz. Jesteś wewnątrz własnego ja. Mogą pojawić się myśli, co dalej. Upewnij się jednak, że nie ma niczego, co jest dalej.
zostawiłeś przed drzwiami czas, nie ma również czasu. Nie ma przeszłości ani przyszłości. Jest tylko ten moment. Nie ma niczego do robienia. Nie trzeba nigdzie iść. Jedyna rzecz, której można doświadczać, to obecność. Nie próbuj niczego robić. Po prostu bądź. Nie ma potrzeby, aby cokolwiek sobie wyobrażać. Uświadom sobie, że to bycie nie wymaga żadnego wysiłku. Nie musisz niczego robić. Nie musisz nigdzie iść, aby po prostu być. Jesteś, kim jesteś. I jesteś tu, gdzie jesteś. Cokolwiek ma teraz miejsce, nie wymaga żadnego wysiłku. Nie ma potrzeby, aby myśleć. Czujesz tylko ten moment, w którym jesteś całkowicie zanurzony w swoją własną obecność.
to uczucie bycia nie ma końca i nie ma też początku. To zawsze tutaj było i zawsze będzie. To uczucie bycia nie potrzebuje twojego ciała ani twojego umysłu. W tym stanie nie ma potrzeby, aby stawać się kimś lub czymś. Nie ma potrzeby, aby cokolwiek oceniać czy analizować. Twój analityczny umysł został przed drzwiami. Jesteś kompletnie pusty. Ale w tym samym czasie w pełni świadomy tego faktu. Jesteś w pełni świadomy i obecny w doświadczaniu tego wszystkiego. Wszystkie twoje zmysły wciąż są obecne, ale nie przywiązujesz uwagi do tego, co rejestrują.
dotarłeś do Twojego prawdziwego ja. Jesteś w domu. Jest to, kim naprawdę jesteś. Czujesz przestrzeń. Dużo przestrzeni. Czujesz ciszę i spokój. Czujesz radość nierobienia niczego. Możesz rozciągnąć ten moment czystej świadomości i pozostać w nim tak długo, jak tylko chcesz. Jesteś w pełni świadomy, że możesz powrócić do tego stanu w każdej chwili. Ten moment zawsze jest tutaj i czeka na ciebie. Wejście w ten stan nie wymaga jakiegokolwiek wysiłku. Nie musisz niczego się uczyć ani praktykować, aby osiągnąć ten stan czystej świadomości. Wszystko, co potrzebujesz zrobić, to wejść w niego z pustym umysłem.
nie rób niczego. Opróżnij swój umysł. Jeśli pojawią się myśli, pozwól im przepłynąć, ale nie przywiązuj do nich uwagi. Żadna z nich nie jest dla ciebie teraz istotna. Jedyne, co jest istotne, to ten moment. Bez ruchu, ciszy i spokoju, w którym się teraz znajdujesz, ale nie przywiązuj swoich myśli i uwagi nawet do tego. Po prostu bądź tylko obecny, nic więcej. Czuj, że jesteś, że istniejesz i że zawsze będziesz. Teraz, jeśli jesteś gotowy, możesz powrócić przez drzwi. Jeśli czujesz taką potrzebę, możesz zabrać teraz wszystko, co zostawiłeś przed drzwiami. Im częściej będziesz odwiedzać drugą stronę drzwi, tym bardziej będziesz czuł się tam w domu.